Halo, tu artystka malarka Grażyna Hajewski. Serdecznie witam fanów mojego malarstwa i zapraszam na kolejny pejzaż. Dziś pozdrawiam z wyspy Montserrat, gdzie zwłaszcza jeden z trzech znajdujących się tam wulkanów istotnie wpływa na życie jej mieszkańców i okolicznej pięknej natury. Pejzaż, który widać obok mnie, malowałam na sztalugach stołowych. Można oczywiście malować na wysokich sztalugach artystycznych. Ważnym jest, by pozycja artysty podczas malowania była swobodna, wygodna, a więc zdrowa. Wszystko gotowe? A więc zaczynajmy. Jak zwykle rozpoczęłam od szkicu. Tym razem szkicowałam kredkami akwarelowymi bezpośrednio na płótnie, a odpowiednim kolorem zaznaczałam poszczególne sfery pejzażu. Przystępując do malowania nieba, tła mojego obrazu, użyłam ultramarynę. Wulkany, protagonistę mojego pejzażu, malowałam mieszaniną bieli i ultramaryny. Tu widać, że paleta moich farb wzbogacona została o sienę paloną. Cienie stoków najlepiej oddawała ultramaryna. Brzegi, zręby urwisk i innych nierówności, jakie pozostawiły po sobie strugi lawy spływającej ze szczytów wulkanów, zaznaczam farbą białą, uzyskując efekt kontrastu. Pędzel, którym maluję, jest płaski, o wielkości numer 2. Stoki wulkanów dobrze jest też malować pędzlem wachlarzowym. Ten też ma numer 2. Zagłębienia w stokach wulkanów maluję używając sieny palonej. Ponieważ poprzednia farba, którą malowałam stoki wulkanu, była jasno-niebieska. Siena, w zależności od grubości jej nałożenia, będzie przybierać różne odcienie od szarego do głębokiej czerni. Proszę o to rezultat na obecnym etapie malowania. Ten cienki pędzel, który pozostawia takie delikatne, jasne linie, ma numer 4. Ale przy kupnie pędzli artystycznych proponuję zwracać uwagę raczej na sam wygląd fosia, bo w zależności od firmy produkującej pędzle, ich rozmiary mogą się różnić, tak jak różnią się rozmiary innych artykułów produkowanych w różnych częściach świata. I tak, wspominając tę ciekawostkę, schodzę do podnóża wulkanów. Tu też są rozpadliny. Pędzel wachlarz numer 2 pomaga mi oznaczyć je. W okienku obok pokazuję zawsze farby, które aktualnie używam. I znów maluję płaską dwójką. Dzięki spłaszczeniu włosia tego pędzla mogę nakreślić dość cienkie krawędzie szczelin w zastygłej lawie. Maluję na dworze i stąd te odgłosy różnorodne, niezbyt z obrazem związane. Wulkany Montserratu straszą mieszkańców wyspy swoją niepowstrzymywaną aktywnością, ale mimo tego na Montserracie kwitnie życie, o czym się wkrótce przekonamy. Tu właśnie u podnóża wulkanów mieszkają ludzie. Wspaniałym jest, jak szybko natura podbija wypaloną ziemię, jak chętnie człowiek z tego korzysta. Trawę i wszelkie rośliny najlepiej maluje się, korzystając z pędzla wachlarza. Farby to mieszaniny ultramaryny i żółtej podstawowej. Mieszaniny o różnej intensywności każdego z kolorów. A tutaj rośnie sobie taka nieco krzywa palma. Do malowania jej pnia używam sieny palonej i płaskiego pędzla.
To zbliżenie lepiej pokazuje, w jaki sposób malują pień palmy. W morzu tej zieloności i suchych liści nie brakuje. A oto rezultat końcowy. Obraz w miesiąc po premierze tego filmu można kupić. Oczywiście już teraz przyjmuję rezerwacje na ten albo podobny. Tymi słowami żegnam się i zapraszam na kolejny film. Pa!